Siemanko, witam was bardzo serdecznie po dłuższej przerwie. Jak wiecie, nie było mnie trochę czasu na TB, ani nic nie wrzucałem na YouTube'a, nie było też streamów. Ci co wiedzą, to streamy były na TikToku, ale to z zupełnie innych gierek, bo jakby próbowałem sobie gdzieś znaleźć miejsce. Także skakałem gdzieś tam po gierkach, czy to po LoLu, czy po Diablo, czy po innych jakichś sieciówkach. No, natomiast tak jak to kiedyś mówił klasyk, człowiek wyjdzie z tibia nie wyjdzie z człowieka nigdy. Także mam nadzieję, że wracamy powoli. Aktualnie mam 88 klapka kupionego tam za jakieś grosze na Sekurze, więc tym na razie się będę, powiedzmy, poruszał tutaj po świecie. W planach jest kupienie oczywiście 1K+, natomiast kiedy i jak to wyjdzie, no postaram się to ogarnąć jak najszybciej. Natomiast jak budżet będzie na to pozwalał i tak dalej, no to już czas pokaże. Także wtedy dopiero zaczną wlatywać jakieś merytoryczne treści, ponieważ z takiego 88 klapka nie wiem, czy będę w stanie jakiejś merytoryki wam tutaj dostarczyć. Na pewno nie z nowych kontentów. Mogę ewentualnie jakieś stare questy poodświeżać. Mogę, powiedzmy, jakieś expy zobaczyć, jak to wszystko tutaj wygląda na takim levelu. Bo szczerze mówiąc, na takim levelu nie siedziałem już o naprawdę kupę czasu. Więc gdzieś tam muszę sobie przypomnieć, jak się gra. Także dzięki wielkie dla tych, co czekali, dla nowych subskrybentów również. Miałem, tak jak już wspomniałem, dłuższą przerwę, więc mam nadzieję, że teraz po prostu na YouTube'a postaram się wrzucać takie day offy. Oprócz tego będziemy się starali odpalać na streamach normalnie Twitchowych, czyli tam, gdzie, tak powiem, było was najwięcej. Być może pójdziemy jeszcze w TikToka, chociaż nie wiem, czy TikTok zniesie tak boomerską grę jak Tibia. Chociaż no jakby dla mnie to jest bez różnicy, czy ja odpalę po prostu jeden program, czy odpalę też TikTok Live'a. Także no dla mnie to jest jakby jeden pies. No i co? To tyle. Także powoli wracamy. Mam nadzieję, że na dłużej. Jeszcze raz dzięki dla tych, co czekali i dzięki za nowe suby. Trzymajcie się, do zobaczenia.